jestem w tak niezwykłym miejscu, że dzisiaj będą tylko niezwykłe tematy. Może nie będą one najłatwiejsze, ale będą niezwykłe, ponieważ dotyczą większości z nas. Mamy taką umiejętność zamiatania pod dywan maleńkich śmieci. My pod ten dywan zamiatamy maleńkie śmieci zamiatamy, żeby one nie były widoczne. Najlepiej jak się je schowa pod dywan, to one nikomu nie przeszkadzają. I ta umiejętność zamiatania pod dywan powoduje, że te śmieci leżą pod dywanem. Góra pod tym dywanem rośnie coraz większa, aż któregoś dnia człowiek się potyka i przewraca o tę górę śmieci pod dywanem. To była taka przenośnia. A teraz praktycznie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak masz problem, to jeżeli go nie rozwiążesz, a zostawisz na później, zostawisz, że on się sam wyparuje, rozwiąże, że się sam zdematerializuje, że go nie będzie, to w większości przypadków on zacznie pleśnieć i psuć się, będzie jeszcze gorzej. Niektóre problemy, owszem, są w stanie wyschnąć, zaschnąć. Te, które już nie mają wpływu na nasze życie, te, które mają wpływ na nasze życie, które się znowu pojawią, to one wcale nie wysychają, wcale nie parują, wcale się nie dematerializują. One, te problemy poważne, będą się coraz poważniejsze. I udawanie, że tych problemów nie ma, jest szykowaniem sobie góry śmieci, o którą się w końcu człowiek potknie, przewróci lub dostanie czkawki. Taka ładna nazwa, czkawka. Czkawka to jest coś, co powoduje, że dalej już nie można udawać, że jest wszystko w porządku. I dlatego proponuję wam, jak masz jakiś problem, to go rozwiąż możliwie szybko, a nie odkładaj na potem.